Ogórek i Jakimowicz ujawnili prawdę o ich relacji. I to na antenie TVP Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz ujawniają prawdę o łączącej ich relacji. Teraz już wszystko jasne. W sobotę 16 października media obiegły zdjęcia, na których widać było niestandardowe, jak na gwiazdy TVP, pożegnanie. Zaczęto spekulować, że przyjaźń Magdaleny Ogórek i Jarosława Jakimowicza przeżywa kryzys. W końcu sami zainteresowani odnieśli się do tych doniesień to na wizji programu w kontrze. Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz wspólnie prowadzą program, w kontrze, emitowany na TVP Info. Prezenterzy spędzają dużo czasu nie tylko w pracy, ale i poza nią. Nie jest tajemnicą, że młody wilk i była kandydatka na prezydenta lubią widywać się prywatnie. Tradycją stało się już odprowadzanie przez Jarosława Magdaleny do auta. Jakimowicz zawsze mógł liczyć na pożegnalnego całusa w policzek, jednak nie ostatnim razem. Chłodne pożegnanie gwiazd TVP podsyciło plotki o ich rzekomym kryzysie. Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz szczerze o swojej relacji, jak się okazuje, zarówno Magdalena Ogórek, jak i Jarosław Jakimowicz bacznie śledzą doniesienia portali, ponieważ szybko dowiedzieli się o tworzących się plotkach na ich temat. Podczas programu, w kontrze, prowadzący na wizji, postanowili poruszyć kwestię ich relacji, uspokajając, że pomiędzy nimi wszystko jest w porządku. To są śmiechy jakieś znowu piszą, że pożegnała go chłodno jakie to jest śmieszne nie dajcie się ładować w konia. Podczas emisji programu Obórek zdecydowała się także na podzielenie się radosną nowiną. Nie doszła pani prezydent ogłosiła, że wkrótce zaadoptuje psa, a dokładnie owczarka niemieckiego. Jarosław Jakimowicz kpis Franka Sterczewskiego Jakimowicz nie byłby sobą, gdyby nie udzielił koleżance, profesjonalnej rady. Prezenter TVP Info doradził zastanawiającej się nad podróżowaniem z psem ogórek, by woziła psa w komunikacji miejskiej w torbie. Rozbawieni dziennikarze szybko zaczęli nawiązywać, że taką wielką torbę, w której zmieściłby się owczarek niemiecki, można byłoby pożyczyć od Franka Sterczewskiego. Przypomnijmy, że właśnie wspomniany poseł koalicji obywatelskiej z wielką niebieską torbą próbował dostarczyć jedzenia migrantom w Usnażu górnym. Cieszycie się, że jednak relacje Jakimowicza i ogórek wciąż są dobre?